Rozpoczynają w maju, a kończą zazwyczaj pod koniec października. W tym czasie bacowie mają pełne ręce roboty, bo ktoś owce doglądać musi. W przypadku bacy spod Kotarza wypas od lat wygląda tak samo. Trasa jest niezmienna. Zaczyna się od niższych górskich partii i tak stopniowo podchodzi z owcami coraz wyżej, a kończy na sałaszu Skałka. Józef Kawik całe swoje życie podporządkował owcom. Hodowlą zajmowali się jego rodzice, dziadkowie. To już ponad 200 lat tradycji, ale pan Kawik jest już zmęczony. Przyznaje, że to niełatwa praca. Bo zawsze się z tym uczerzami. Tu jeden w rynnej się tylko z tym. Teraz jest to właściwie jeden już. Bo jeden ta jeszcze był, ale on to likwiduje. Komuś pan to przekaże, tą właśnie taką rodzinną tradycję? Raczej to chyba nikt nie widział się chciał. To nie ma ciężko praca, tylko to jest poniewierka. No bo to całymi dniami są. 20 godzin się prawie są. Jedyną nadzieją na podtrzymanie rodzinnych tradycji jest wnuk pana Józefa, który póki co chętnie towarzyszy dziadkowi przy wypasie owiec. Jak się nazywasz? Borys. Borys, lubisz pomagać dziadkowi? Tak, bardzo. Dlaczego? No bo barany są fajne. Często jesteś tutaj z dziadkiem przy tak. tych barankach? Tak. Czyli to taka nie twoja pierwsza trasa? Tak. Ale nim Borys urośnie i podejmie świadomą decyzję, by zajmować się wypasem owiec, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Czy do tego czasu pan Kawik nadal będzie zajmował się hodowlą? Przy 180 owcach jest co robić, a do pomocy nie ma nikogo. Nigdy my nie mieli juchasów. Nigdy w życiu my nie mieli ani jednego juchasa. Ojciec post, szwagier post, ja post, wujkowie. Tego nie było w tradycji naszej. Miniony sezon nie napawa optymizmem. Gospodarz ze smutkiem liczy straty po tegorocznych atakach wilków. Józef Kawik stracił łącznie 10 owiec. Straty są duże, no ale to co zrobimy? No, nie, musimy to jakoś przeżyć. No. Z niedźwiedziem był problem, ale to lata 80, a z wilkami pierwszy raz w życiu, że widział wilka w górach na Skałce. Pierwszy raz w życiu. Skąd te wilki nagle się tak pojawiły tutaj? No to skrzyczne pomogło. Wyciągi na skrzycznem porobili i wilki ze swojego matecznika poszły do brynnej. Baca narzeka również na niewystarczające zewnętrzne wsparcie finansowe. Problemów więc nie brakuje i choć takie widoki powinny napawać optymizmem, baca ma już go w sobie coraz mniej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.